Siemaneczko, kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z holem zakupowym. Tak, mam dużo rzeczy. Całą torbę, które kupiłam stacjonarnie i przez internet. Więc pokażę wam, co udało mi się dorwać na tych teraźniejszych, dotychczasowych promocjach. A więc pierwszą rzeczą, którą chciałabym wam pokazać, są kapciuchy. Czyż nie wyglądają przepięknie? Są papciuchy takie, kapciuchy, papciuchy, jak to woli. Są one welurowe, z gumową podeszwą i mają takie fajne pomponiki. Widzicie, jak to fajnie wygląda? Cały czas się układają, tak sterczą. Trochę takie, ja na to mówię, kapcia Aladyna. Są bardzo milusie, bardzo mięciusie, wygodne. Ja mam tutaj rozmiar 40-41. Kupiłam je w Biedronce za 25 zł. Myślę, że to jest dobra cena, jeśli chodzi o kapcie. Zwłaszcza z takim fajnym designem. Mogę powiedzieć, dla mnie są super. A teraz przejdę do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą, którą dorwałam na Vinted, jest torba. Jest ona taki fuksja róż, taki bardzo intensywny, bardzo fajna, duża torba. Była modna w którymś sezonie i z tego co wiem, to te torby były bardzo drogie. To jest akurat jakaś na pewno podróba, ale nie zmienia to faktu, że rączki są wygodne. Można je zawsze odpiąć, wyprać. Już wam pokazuję, jak wygląda w środku. W środku to jest jedna taka wielka kieszeń. Tutaj widać, jak wyglądają rączki. To można ściągnąć, odkręcić tutaj i odpiąć. Nie będę teraz odpinać, ale to można odkręcić, odpiąć, wyprać i założyć ponownie. Można też zmieniać, kupować sobie rączki, zmieniać na inne. Kupiłam ją na Vinted za 15 zł. Myślę, że to jest bardzo, bardzo tanio, bo te torby kosztowały około... Nie chcę wam skłamać, ale gdy była na nie moda, kosztowało około 20... Boże, co ja gadam? 250... Nie, może 200, coś takiego. No, były bardzo drogie, ale dla mnie fajne są takie torby. Tutaj jak widać jest na zamek, tu jest taka mała szczelina, ale jeśli chodzi o deszcz, ta torba jest gumowa. Nie przemoknie, tak? Ja akurat zawsze chodzę z workiem na plecach, który często mi przemaka, więc jest to problematyczne, a jeśli chodzi o tą torbę, myślę, że będzie bardzo fajna na lato, jest w moim ulubionym kolorze, więc... Myślę, że dzisiaj dużo będzie takich rzeczy w takim kolorze. Teraz od razu przejdę, nie wiem czy powiedziałam, kosztowała 15 zł na Vinted. Przejdę do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą są spodnie, które też kupiłam na Vinted. Są to dresiki, takie ze ściągaczami na dole. Tutaj mają takie ściągacze. Są one również welurowe, jak widać ja tutaj... Ostatni czas preferuję rzeczy welurowe, nie wiem dlaczego ten trend tak do mnie wrócił. Bardzo mi się to podoba, bardzo lubię takie rzeczy, więc kupuję. I zamówiłam te spodenki. Nie wiem jak wam je mam pokazać, może je zegnę na pół. Są to spodenki dresowe, welurowe, z kieszonkami. Tutaj mają taką falbankę przy kieszonkach. Mogą być jako piżama, ale znając mnie, ja będę w nich chodzić na co dzień. Są one ze sznureczkiem, fajnie naprawdę wyglądają, mięciusie i również je kupiłam na Vinted. Tutaj sprawdziłam, że one są z firmy Georgie, to jest chyba firma z UK, jeśli się nie mylę. Kupiłam je chyba za 30 zł, coś takiego na Vinted. Są one niezniszczone, nigdzie nie poprzecierane, wyglądają jak nowe. Ja je na wszelki wypadek wyprałam, ale naprawdę te spodenki są super. Ja jestem z nich zadowolona, bardzo mi się podobają, są na mnie dobre, bo czasami jest tak, że trafię z rozmiarem, nie z rozmiarem, więc czasami nie trafię, ale te są super. Naprawdę jestem z nich zadowolona. Może teraz przejdziemy do czegoś, co kupiłam stacjonarnie. Na przykład pokażę wam skarpetki, które kupiłam. Jest tutaj 5 par skarpetek. Są one w jednorożce. Tutaj są szare, różowe w jednorożce, białe i niebieskie w jednorożce. 5 par przecenione z 15,99 na 9,99 w Sinsaie. Kupiłam je stacjonarnie. Chciałam kupić też inne skarpetki, ale niestety nie było ich dostępnych w sklepie. Były dostępne na stronie, potem zniknęły, więc już zrezygnowałam. Po prostu kupiłam te. One są cieniutkie, ja chciałam takie grubsze, no ale...
Trudno nie było, może już się sezon kończy, może już zimy nie będzie, więc muszę mieć to, co mam. Czyli to jest kolejna rzecz, którą kupiłam stacjonarnie. Stacjonarnie również kupiłam, tu was zaskoczę, to będzie hit, zaskoczę was, naprawdę. A co do jednorożców, to tak, widać, ja uwielbiam jednorożce, uwielbiam różowy, więc... No cóż, będzie ich dużo. Kolejną rzeczą, którą dorwałam stacjonarnie w HM-ie, tak jak widać na siateczce, jest... kalendarz adwentowy, tak! Czyli otworzymy sobie jeszcze w lutym kalendarz adwentowy. To, co lubię najbardziej. Jest to kalendarz adwentowy Beauty z zeszłego roku już. Tak, z zeszłego roku już. Wygląda on tutaj był, ta wstążeczka, która była przywiązana, ona była urwana, ale sprawdzałam, było tak przy wszystkich kalendarzach. Było ich dosyć sporo, a ja się temu nie dziwię, ponieważ ten kalendarz przed przeceną, tutaj mam cenę, przed przeceną, kosztował 129,99. Dla mnie to jest dużo. Za taki maciupci kalendarz, a teraz ja go kupiłam za 30,99, więc oczywiście nie mogłam się powstrzymać. W kolejnym odcinku na pewno będzie otwarcie tego kalendarza, otworzę go razem z wami. Wygląda on w środku tak, bo nie jest zamknięty, więc czekajcie na kolejny film, będziemy otwierać w lutym kalendarz adwentowy. Super, ja jestem po prostu zachwycona, uwielbiam to. Jeśli dorwę coś na przecenie i jeszcze jest to kalendarz adwentowy, bądź jakiś box, bądź coś takiego. Jeśli wiecie o jakiejś stronie, na której są jakieś boksy, jakieś pudełka subskrypcyjne, chętnie poczytam o nich, zostawcie mi w komentarzu namiary do takich stron. Ja chętnie coś kupię, sprawdzę. Naprawdę, jeśli macie coś, piszcie, ja wszystko przeczytam, wszystko sprawdzę. A może skorzystam z waszej propozycji i coś otworzę na swoim kanale. Ale jeszcze przed otwieraniem kolejnych rzeczy chciałabym was zaprosić do subskrypcji mojego kanału oraz do odwiedzenia mojego Instagrama, więc serdecznie was zapraszam i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli ten film ci się podoba. A teraz, nie przedłużając, przechodzimy do kolejnych rzeczy. Kolejne rzeczy, które kupiłam przez internet może, zacznijmy od tego. Tutaj zamówiłam parę rzeczy od pani, od której często zamawiam jakieś kosmetyki, bo ona ma je w atrakcyjnych cenach. I tak, pierwszym w sumie próbką, pierwszą próbką jest, nie wiem jak to się czyta, Caudalie, Caudalie, jest to w każdym bądź razie tonik. Mam taką próbeczkę, wystarczy mi może on na 3-4 razy, na pewno go sprawdzę. To były jakieś groszowe ceny za to, za tą próbkę, nie wiem, tam pani chciała 3 zł czy coś takiego. Więc sprawdzę i na pewno w pustym pudełku otrzymacie recenzję moją tego produktu. Kolejnym produktem jest Glow Recipe, jakoś to się tak czyta, Recipe, Recipe. Jest to maska, już wam czytam, co to jest za maska. Jest to maska arbuzowa, hydrożelowa, nawilżającego, chłodzącego serum. Zawiera wyciąg z arbuza, kwas hialuronowy, pomaga w wygładzaniu odwodnionej skóry, pozostawiając ją miękką, elastyczną, sprężystą. Jest to maseczka marki, o której dużo mówię w pustym pudełku, bo miałam już kilka takich pudełeczek, takiej maski arbuzowej na noc, którą się nakładała na buzię i ona rzeczywiście super działała, więc ja byłam ciekawa, na czym polega taka maseczka w płachcie. Tutaj ją nawet widać z drugiej strony, bo to jest takie prześwitujące opakowanie. Więc na pewno to sprawdzę i na pewno w pustym pudełku otrzymacie moją recenzję. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda ta maska na mojej buzi, to na pewno na moim Instagramie w relacji pojawi się po tym filmie zdjęcie bądź krótki filmik, jak ją używam. Za nią dałam jakieś 20 zł od tej samej pani z Vinted. Kolejnym produktem, o dziwo, znalazłam błyszczyk, błyszczyk, pomadka, błyszczyk to jest chyba. Lip Strop od Huda Beauty, który był też w przekomicznie niskiej cenie. Shamers, coś takiego się nazywa kolor, zaraz wam pokażę. Oczywiście on był nieużywany, niepacany, bo ja zawsze delikatnie otwieram, delikatnie sprawdzając, delikatnie otwieram i patrzę, czy tutaj na tym kółeczku dookoła wsadzania patyczka jest pociapane, bo zazwyczaj jeśli jest używany, to on jest tam pociapany, a jeśli jest czysty, to znaczy, że jest nowy. Tak wygląda ten kolorek, więc myślę, że jest spoko i zapłaciłam za nią 10 zł. Jeśli jesteście ciekawi i ile kosztuje ona na przykład w Sephorze, to możecie sobie sprawdzić. Myślę, że to jest cena około, ciężko mi teraz powiedzieć, ale myślę, że to jest około 79-80 zł w porywach do 120 za taką pomadkę, więc coś taniego.
Kolejnym produktem, który też kupiłam od tej samej pani, jest to kredka od Benefitu do brwi. Jeszcze mi jej brakowało w zestawie, jest ona w kolorze 3, często używam pudru Benefitu i żelu, więc teraz mam jeszcze kredeczkę. Kredeczka jest cieniuteńka, nawet nie wiem czy to widać, nie łapie mi ostrość, cieniuteńka. Z drugiej strony ma czesadełko, więc super. To wyglądało tak te zakupy u tej pani, że jeśli kupiłam 5 rzeczy, to dostałam 50% taniej od niej. Ona za tą kredkę samą chciała 80 zł, z tego co pamiętam, ale ja kupiłam te 5 rzeczy, więc zapłaciłam chyba za całość 70 zł, coś takiego. Więc naprawdę bardzo tanio, bardzo fajnie. Nie wiem dlaczego często ludzie na Vinted blokują tą panią, więc ja mam utrudnione zadanie wtedy. A więc kolejną rzeczą z tej paki od tej pani, kolejna maska, jest to maska kokosowa, taka nawilżająca maseczka. Myślę, że spoko, zawsze takie maseczki się przydają. W moim przypadku naprawdę. A jeszcze, a nie, to już chyba było, kurczę, już nie pamiętam, bo ja tam zamawiałam dużo rzeczy z Vinted. Wiem, że wszystko jest z Vinted i tutaj dostałam taką, tak próbnik. Myślę, że na pewno wykorzystamy do czegoś. Są to korektory Huda Beauty, taka paletka próbników. Myślę, że jakiś film fajny z takimi kolorami by się przydał. Myślę, że może być to ciekawe, więc tutaj też kolejny taki gratisik. Fajne takie próbniki, może coś pociapamy na tej twarzy z tego. Jeszcze Huda Beauty możemy wytestować, więc fajnie. Co ja tu jeszcze mam? Co ja tu mam? Kolejnymi produktami, które kupiłam, są rzęsy. Są rzęsy do filmów takich charakteryzacyjnych, ponieważ ja chodzę na rzęski, mam sztuczne rzęski doklejone, więc staram się nie używać żadnych innych rzęs. Ewentualnie właśnie gdy mi wypadną, wtedy pozwalam sobie na jakiś szalony makijaż bądź doczepienie sztucznych. Więc kupiłam parę paczek. Oczywiście kupiłam je z Vinted i tak jak w poprzednim przypadku, gdy kupiłam je ich więcej, to były tanie, więc zapłaciłam za te wszystkie rzęski około 30 zł i teraz wam pokażę. Tutaj mamy Essence, nie będę otwierać, bo pudełeczko jest zamknięte. To są zwykłe czarne rzęski z takim złotym brokatem. Tutaj kolejne, i kolejne już wam otworzę, bo tutaj na nich jest cena. Widzę, że to niemieckie rzęski, bo tu w euro. Tutaj mamy takie pomarańczowe pióra, więc myślę, że niebawem te makijaże będą dość ciekawe na moim kanale. Tutaj kolejne rzęski, mamy czerń, czerwień i złoto. Takie trochę błyszczące. Kolejne rzęski, to również pióra, tym razem żółte. Tutaj mi wypada, bo tych akurat jest klej. Bardzo mi się podobają takie kosmiczne rzęsy. I te są chyba najbardziej kosmiczne, bo są takie tęczowe. Więc myślę, że coś fajnego, do czegoś fajnego można je użyć, że będzie warto. To było też zamówione przez internet, zapłaciłam około 30 zł. Tutaj teraz wam pokażę kolejne rzeczy, które dorwałam w Rossmanie. Mam tutaj, na promocji kupiłam płatki pod oczy z Garniera. Moisture Fresh Look. Są one pomarańczowe, Orange Juice Hyaluronic. Co mogę wam więcej na nich temat powiedzieć? Energetyzujące płatki pod oczy. Zobaczymy. Były za około 4 zł w Rossmanie. Kolejnym produktem z Garniera jest Vitamin C Shot. Jest to maseczka. Jest ona podzielona na dwie części. Tutaj mamy suchą płachtę, a tutaj mamy płyn. Tutaj z tyłu widzę instrukcję, że mamy to wstrząsnąć, cisnąć i tędy wtedy ma przelecieć ten płyn do góry i potem możemy używać takiej maseczki. Więc myślę, że fajne to jest do przetestowania, na pewno opowiem wam o tym w pustym pudełku. Kolejnym produktem, który kupiłam w Rossmanie, akurat tu było na promocji, więc myślę, że teraz nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale chyba na promocji zapłaciłam 22 zł za ten produkt. Jest to produkt stick do konturowania z soda. Coś nowego, nowa marka kosmetyków w Rossmanie. Chciałam je przetestować. Jest to stick w kolorze Woha 101. Wygląda on w ten sposób. Ma taki kolor, pokażę na ręce. Myślę, że jest ładny ten kolor, bo on jest taki pomiędzy ciepłym, a pomiędzy zimnym. Taki średni. Na pewno go wytestujemy w jakimś filmie, sprawdzimy. I tutaj widzę w środku do każdego takiego pudełeczka są słodkie naklejeczki. Więc miło naprawdę. Wytestujemy ten produkt, zobaczymy jak on się otrzymuje. I jeszcze mam jeden produkt z tej marki. Też kupiłam go w Rossmanie i on chyba też był za około 20 zł na promocji. Jest to eyeliner.
w nietypowym kolorze. Nazywa się Jared kolor. I jest on niebieski. Tutaj naklejeczki, ale inne naklejeczki. Fajne takie wypadły mi. Wygląda on tak. Jest on jeszcze zamknięty. Sobie go otworzę. Chcę wam pokazać kolor. Bo naprawdę jak widziałam w Rossmanie, kolor to jest zabójczy. Jest w takim pędzeleczku. A raczej gąbeczce. Jest to taka gąbeczka. Boże, naprawdę jest zabójczy kolor. Ja wam już pokazuję. Zabójczy. Super kolor. Na pewno do jakichś makijaży go wykorzystamy. Widzę, że tutaj jak wysycha, nie jest on matowy, jest on błyszczący, ale kolor to jest po prostu zabójca. Więc na pewno użyjemy go w jakichś filmach. Tak jak mówiłam, kosztował on około 22 zł, więc myślę, że to jest niedużo jak za taki eyeliner. Rzadko są spotykane takie kolory. Jedynie mogłam znaleźć takie kolory w NYXie, więc fajnie, że coś takiego zrobili w marce drogeryjnej. Na pewno już sobie oczywiście uwaliłam bluzę. No jakby mogło być inaczej. Dobra, jedziemy dalej. I zostało mi tylko parę produktów. Kolejnym produktem ostatnio dorwałam na promocji za 5 zł maseczkę Eveline. Jest to złoty eliksir odżywczy. Intensywnie rewitalizująca koreańska maska na tkaninie. No zobaczymy. Na pewno w pustym pudełku będzie. Mam tutaj jeszcze 3 produkty, z czego jeden to gratis. Dostałam gratis właśnie z tymi kosmetykami, co był błyszczyk od chudy. Dostałam jeszcze taki gratis, mały body lotion z The Body Shop. Fajnie, na pewno zużyję. I jeszcze dostałam żel pod prysznic jako gratis. Miętowo-grejpfrutowo on był, ale już go używam, już go mam w łazience, więc wam go nie pokażę. I tutaj dwie takie małe próbeczki kupiłam. Są to primery Too Faced, jeden i drugi. Jeden jest primerem takim tradycyjnym, nakładanym na buźkę w sztyfcie, a drugi jest sprayu, więc też sobie chętnie wypróbuję. Na pewno użyjemy do jakichś filmów, zobaczymy jak one działają. Ten jest typowo pokazane, że to jest primer, a ten można użyć na 3 sposoby. Można go użyć po makijażu, można go użyć przed makijażem i można po prostu odżywić sobie buźkę z tego co czytałam. W trakcie dnia sobie psiknąć łagodzącym kokosowym. I to już... Nie, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze mam jedną rzecz. Mam jedną rzecz, trochę poszeleszczę. Takie coś mi przyszło. Zamówiłam sobie piżamkę, moi drodzy. No i zamówiłam sobie piżamkę. Zapłaciłam za nią 63 zł z przesyłką, kosztowała 49 zł. Ze strony Iwet, jeśli się nie mylę, znalazłam tą stronę na Domodi, więc ciekawe, nie miałam nigdy stamtąd rzeczy. I zamówiłam sobie piżamkę. Piżamka wygląda w ten sposób. To są spodenki z takiego misia i nie wiem, czy się w nie zmieszczę. No zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Ale te spodenki, no, wyglądają trochę mało. Z tyłu mają miałkotka, tu mają jeszcze takie uszki, z boków latają. I są z takiego mięciusiego, naprawdę takiego milusiego polarku. Na te teraz zimne dni zmiany pogody są naprawdę fantastyczne. Króciutkie spodenki, czy do chodzenia po domu, czy do piżamki, do spania, super. I to było w zestawie z bluzą, już wam pokazuję bluzę. I bluza jest w stylu, już widzę, że jest w stylu crop top, czyli jest taka dosyć krótka. Ale myślę, że bluza akurat będzie na mnie dobra. I ona też jest z tego mięciusiego polarku i ma taki kapturek z takimi słodkimi uszkami. Co prawda ten kapturek wydaje się bardzo mały. Nie wiem, czy ja tu zmieszczę łeb. I jest taka w stylu crop top, ale jest też taka milusia. Wiecie co? Ja wam przymierzę tą bluzę. Zaraz wracam. Już wróciłam, jestem w tej milusiej bluzie, naprawdę jest taka super. Tu ma takie uszka, myślę, że jest bardzo fajna. Co prawda myślałam, że ten kaptur jest malutki, ale może on z tego polaru tak się wydaje, bo jak widać nie ma problemu z zakładaniem go. Jest milusia i nie jest do końca takim crop topem, jest taka w sam raz idealna pod dresy. Myślę, że jak te jeśli się zmieszczę w te spodenki, a skoro zmieściłam się w bluzę, więc prawdopodobnie w spodenki też się zmieszczę, to jak się te spodenki wyżej podciągnie, to będzie spoko, nie? Z tą bluzą, więc fantastycznie jest. Milusia, naprawdę polecam. Fajny. Po domu. Super. I to już jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj dla was miałam przygotowaną. Dziękuję wam bardzo za oglądanie mojego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A przypominam, że w kolejnym odcinku będę otwierać kalendarz adwentowy. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o Instagramie, o zostawieniu łapki w górę. I do zobaczenia. Cześć!